Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy Orlen były okazją do zorganizowania pikniku. To dobry moment na popularyzację bezpieczeństwa pracy, zdrowego stylu życia, ale także do integracji. Nie brakowało aktywności związanych z wiedzą o bezpieczeństwie i higienie pracy. Mamy oczywiście strefę zdrowia, gdzie mogą wykonać podstawowe badania, gdzie mogą skonsultować się z pracownikiem laboratoryjnym, gdzie mogą między innymi porozmawiać z zielarzem na temat takich niestandardowych metod leczenia. Są wystawcy z branży BHP, którzy promują swoje produkty, między innymi pokazują też różnego rodzaju trenażery, które wykorzystują na co dzień w swojej pracy. Mamy spółki z grupy kapitałowej, między innymi Orlen Ochronę, Orlen Eko, którzy też tutaj się pokazują. Mamy koleżanki z Fundacji Orlen, które też promują działalność Fundacji Orlen na terenie zarówno Płocka, jak też i wszystkich innych lokalizacji, gdzie pracownicy PKN Orlen mają swoje siedziby. W ramach pikniku można było skorzystać także ze strefy energorowerów, stoisk medycznych, wirtualnych kursów pierwszej pomocy czy warsztatów tematycznych, na przykład stworzenia lasu w szkle. Dużą popularnością cieszyła się strefa gastronomiczna. Tu można było spróbować tradycyjnych polskich dań, jak chociażby pierogów, chleba ze smalcem i ogórkiem czy żurku. Żurek przypadł do gustu między innymi jednemu z obcokrajowców pracujących dla PKN Orlen. First żurek, that I tasted, it was from the restaurant itself. It was good and it's very tasty. For me, this is the first time that I tasted Zurich and I found it very good for my culture and for myself. Wolne chwile Alberto z Hiszpanii lubi spędzać na spacerach po mieście. I stay in the area with the Papa, the Pope area in the cathedral and all the area of the river. That is, you see all the river from the top. And I say it is clean and quiet. As well as the square that is here in the old town, and the area is full of sometimes it's cabinet to offer something, and people is always walking as families. I'm surprised because I didn't know that Polish people was so funny and was so polite with the foreigners. Jak zaznacza kierownik działu BHP Konsorcjum, projekt Olefiny 3 realizuje międzynarodowe środowisko i wszyscy dobrze się ze sobą czują. Dla mnie nie jest to żadna nowość, nie mam żadnych obaw związanych z tym, że to są pracownicy z innych krajów. Polacy również jeżdżą na projekty za granicę. Oczywiście część, że tak powiem, ich zachowań może być odebrana dla nas dziwnie, natomiast no, nie reagowałbym pochopnie, nie oceniał pochopnie. Zawsze należy, że tak powiem, oceniać ludzi po czynach, a nie po tym, jak wyglądają, czy jak się zachowują. Po pracy, w zależności od tego, kto jakie ma obowiązki. Tak? No, niektórzy mieszkają tutaj na co dzień, więc mają swoje rodziny, ale większość pracowników jest to pracowników przyjezdnych, więc no, szukają rozrywki. Grają w piłkę, tak, mamy międzynarodowe zespoły, więc jest to jedna z wiodących, że tak powiem, czynności po pracy. Tak? Umawiamy się na piłkę nożną czy siatkówkę. Niektórzy grają w squasha, więc niektórzy jeżdżą na rowery, na rowerach sobie pokupowali tutaj rowery, więc wszelakie, że tak powiem, rodzaje aktywności. Giresz z Indii do Płocka leciał ponad 9 godzin. Przywitał go jeszcze zimowy chłód, który zapamięta, ale coraz bardziej mu się to podoba i jak przyznaje, coraz bardziej smakuje mu polska kuchnia. Now also try your traditional jurek. And sometimes we making also barbecue in our camp. It's okay, normal, good. Dodajemy, podobne imprezy w tym roku odbyły się także we Włocławku, Warszawie i Gdańsku.